zachody i wschody słońca tutaj z tego hotelu wyglądają po prostu przepięknie. Pomimo tego, że woda się teraz cofnęła, to i tak wszystkie te wyspy wyglądają po prostu rewelacyjnie. Dla nas, moi drodzy, nadszedł czas, żeby zmienić lokalizację. Wracamy do mniej popularnych części Filipin. Guy, you're leaving? Yes. Definitely don't cheap out on the hotels over here. In Oludo? Yeah. You live and you learn. Good morning. Good morning. Nie zrozumcie mnie źle, ten hotelik był naprawdę przyjemny. Ten pokój był odrobinę ciasny, ciśnienie wody w prysznicu, wiecie, było takie naprawdę bardzo, bardzo słabe. I ta lokalizacja, no niestety ta ich plaża tutaj, akurat w tej części El Nido, jest dosyć słaba. Jeżeli kiedykolwiek będziecie przyjeżdżali tutaj, kierujcie się w główną część El Nido, tam plaża jest przepiękna, no i macie również pełno wyborów, jeżeli chodzi o jedzenie i imprezy. Na lotnisko jedziemy takim oto tuk-tukiem. One mniej więcej wszystkie wyglądają w ten sam sposób. Tam koleś właśnie startuje dopiero. Minęło kilka grubych lat od kiedy leciałem z takiego małego lotniska jak to w El Nido. Jeden samolot dziennie, moi drodzy. Mamy delikatne opóźnienie, ale na takich małych lotniskach zdarza się to bardzo często. Samolot dopiero co wylądował, ten, którym będziemy lecieć, więc musimy poczekać jakieś pół godzinki. Wylądowaliśmy nareszcie na Busuanze, czyli tak zwanym Koron, tutaj na Filipinach. Powiem wam, widoki z samolotu po prostu przepiękne. Tutaj jest tyle malutkich wysp. Już nie mogę się doczekać, kiedy po prostu pojedziemy na jakiś taki tour, żeby poskakać troszeczkę właśnie pomiędzy tymi wyspami. Ja jestem na maksa podekscytowany. No i tak, wylądowaliśmy na Busuanze, tutaj właśnie na Koron, i od razu zostaliśmy skasowani 200 pesos za osobę, za tak zwany environmental fee. Jedziemy sobie takim busikiem. Od razu zostaliśmy również zaatakowani wielką ilością wycieczek na lotnisku, więc możecie sobie właśnie wziąć te ulotki, poprzeglądać, albo po prostu zabukować coś przez internet. Jest kilka stron, które wam później pokażę. Busik wygląda w ten sposób. Przed nami około 35 minut jazdy przez właśnie takie piękne wiejskie tereny. Jeżeli wylądujecie tutaj, to nie macie za dużo możliwości, jeżeli chodzi o transport. Mają z góry ustalone ceny i każda część wyspy jakby ma inną cenę i nie ma, wiecie, tylko są tylko te busiki takie i jesteście skazani na to, żeby wziąć takiego busika. My płacimy za ten kurs 1500 pesos. Po opuszczeniu lotniska bardzo szybko zauważamy różnicę. Brak śmieci przy drodze, czyste, równe drogi oraz duże domy otoczone polami uprawnymi. To wszystko sprawia, że nadzieja na znalezienie pięknego tropikalnego raju, którego szukaliśmy od pierwszego dnia na Filipinach, rośnie w nas z minuty na minutę. No i oficjalnie skończył nam się asfalt. Zajęło to jakieś 10 minut, żeby odjechać od lotniska
i jedziemy już szutrową drogą w tym momencie przez następne 20 do 25 minut. Perfect, thank you. How do you like it? I like it. I'm taking the big bed. Rock, paper, scissors for the big bed. Okay. 1, 2, 3. I lost, that means I have the big bed. No! Wiecie co? Na początku byłem odrobinę zmartwiony, jak zobaczyłem drogę do tego hotelu, ze względu na to, że dookoła nas nie ma dosłownie nic. Nie ma ani jednego sklepu, ani jednej restauracji, stacji benzynowej. W ogóle jesteśmy na takim całkowitym odludziu i martwiłem się tym, że nie będziemy mieli co robić, ale jak coś, to zawsze możemy sobie zabukować jakiegoś tripa i nas po prostu stąd odbiorą z tego hotelu. A kolejna sprawa, powiem wam tak, będąc na takim odludziu, jest bardzo fajnie. Zobaczcie, jesteśmy otoczeni palmami, drzewami nerkowca, przepiękna plaża i domki właśnie z widokiem na wodę. Plaża tutaj przy naszym domku jest odrobinę kamienista. Jest takiego drobnego żwiru trochę, ale już w tamtą stronę jest bardzo ładnie. Mamy tutaj dostęp do kajaków. Tam jest przepiękna plaża pomiędzy właśnie tymi wysepkami, więc prawdopodobnie w jeden z tych dni weźmiemy sobie kajak i przepłyniemy się tam na te kamieniste wyspy. Mamy również maski ze sobą, więc zrobimy jakiś właśnie snorkeling, pooglądamy sobie ryby i odrobinę rafy koralowej. Ale ośrodek, powiem wam, znaleźliśmy naprawdę przepiękny za niecałe 19 albo 18 dolarów. To jest po prostu śmieszna cena. No i jeszcze pokażę wam, jak wygląda domek. On jest zrobiony cały z takiej tej maty i bambusa. O, mrówki sobie tutaj śmigają. Jest moskitiera w każdym oknie. Dodatkowo mamy moskitierę dookoła łóżka. Jest tutaj kolejne łóżko bez moskitiery. Wentylator. Klimatyzacja. Jakaś tam szafa. Jeszcze pokażę wam łazienkę, żebyście sobie zobaczyli. Jest prysznic taki właśnie na zewnątrz. Umywalka, toaleta. Malutkie takie, wiecie, ogrodzony teren z tyłu. I akurat mamy taki maciupeńki basen, w którym można się po prostu schłodzić. On się dopiero w tym momencie wypełnia. A tak prezentuje się główny budynek tutaj w hotelu. Tam jest basen, który niestety w tym momencie jest nieczynny. Tutaj mają takie domki jakby dwupokojowe, bo macie jeden pokój na dole i drugi pokój na górze. To są jakby dwa osobne pokoje. Też fajna opcja, żeby się zatrzymać, jeżeli chcecie właśnie być blisko basenu, który niestety w tym momencie nie działa. Ale no powiem wam, pięknie to wygląda. I albo mi się wydaje, albo nie, jesteśmy jedną chyba z dwóch grup, które zatrzymały się w tym hotelu. Jeżeli na przykład nigdy nie widzieliście nerkowca, to zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj macie cały owoc z orzechem, który normalnie kupujecie w sklepach już po przetworzeniu. A tak to wygląda i one sobie tutaj właśnie rosną przy tej plaży.
Ready? Let's go. Godzina 6:15 rano, moi drodzy, następny dzień. Wczoraj spędziliśmy całe popołudnie po prostu na plaży i siedząc tutaj przy naszym domku, oglądając zachód słońca. Co prawda zachód słońca jest w drugą stronę, ale mieliśmy przepiękny widok na kolorowe chmury tutaj. Odpoczęliśmy sobie, poplanowaliśmy następne kilka dni tutaj w Koron i zamówiliśmy kilka wycieczek. Dzisiaj zaczynamy dosyć grubo, bo zaczynamy od tak zwanej Ultimate Super Tour. Jest to ponoć najlepsza wycieczka tutaj na Koron, na której możecie zobaczyć najpiękniejsze laguny, jeziora i zatoki. Także jestem na maksa podekscytowany. Zostaliśmy odebrani spod naszego hotelu. Przed nami lekko ponad godzina jazdy do miasta Koron, bo stamtąd wypływają właśnie wszystkie te wycieczki. Dojechaliśmy właśnie do portu w Koron, gdzie zaczyna się nasza wycieczka i jeżeli chodzi o koszt tej wyprawy, to za osobę zapłaciliśmy 1600 pesos i w tym macie uwzględniony już lunch, wstęp do wszystkich tam, wiecie, jakichś miejsc, które mają jakąś dodatkową opłatę, jeżeli byście pojechali tylko bezpośrednio na przykład na Barracuda Lake albo inne miejsce. I niestety ta wycieczka nie miała uwzględnionego kosztu transportu do portu. Ze względu na to, że my jesteśmy ponad godzinę drogi od głównego miasta, to musieliśmy zapłacić 5000 pesos. I możecie sobie pomyśleć, że to jest zdzierstwo, ale to jest ich normalny kurs. 5000 za podróż w dwie strony, czyli 2500, żeby dojechać do portu. Jeżeli wysiądziecie na lotnisku w Koron, to tam będzie taka duża tablica, na której właśnie jest napisane, że maksymalna opłata za transport powyżej tam godziny wynosi 2500 pesos. I w tamtym rejonie, gdzie my jesteśmy, tam w ogóle nie ma żadnych tuk-tuków, motorków, nie ma zupełnie nic. I my musieliśmy po prostu zamówić prywatnego busa, żeby tutaj przyjechać. Więc za transport zapłaciliśmy więcej niż za tą wycieczkę. Porcik w Koron. Bardzo dużo ludzi czeka na swoje wycieczki. Większość z nich zaczyna się pomiędzy godziną 8 a 9:30. My będziemy wypływać około godziny 9. Także musimy chwileczkę jeszcze poczekać. Thank you. Musimy chwileczkę poczekać. You wanna go sit down? Come here. Oh, we're good. Thank you. Do you want a half a seat? Half a seat? Or a half a or seat? Or a full seat and no no backrest. A port prezentuje się w ten sposób. Tutaj akurat łódka policyjna. No i wszystkie te katamarany. Takie same jak te na El Nido, na którym właśnie płynęliśmy. Jest ich dosyć sporo tutaj, więc podejrzewam, że każde miejsce, do którego dzisiaj popłyniemy, będzie dosyć zatłoczone. A ja mam ogólnie nadzieję, że się po prostu tym razem nie pochoruję, tak jak ostatnio. Nie wiem, o co chodziło, moi drodzy. Chyba po prostu ta woda była za bardzo wzburzona i no zmogło mnie. Ja pływałem, wiecie, wcześniej na przeróżnych środkach transportu i nigdy nie miałem z tym problemu, ale te fale chyba mnie po prostu zniszczyły, plus jeszcze to słońce tamtego dnia. W momencie, gdy przyjedziecie tutaj do tego portu, to zostaniecie po prostu obskoczeni przez sprzedawców, którzy sprzedają koszulki, kapelusze, torby wodoodporne, buty do pływania, maski, krem z filtrem i tym podobne rzeczy. A tak ogólnie jedziemy na nasz tour z firmą, która nazywa się Paradise View.
i to jest po prostu z ulotki, którą dostaliśmy na lotnisku. No i tak, ruszyliśmy. Nasz pierwszy przystanek to Kayangan Lake. Przed nami około 15 do 25 minut rejsu i zajeżdżamy do takiej malutkiej zatoczki. No i potem musimy dojść do tego jeziora. To jest około 350 schodów. Trzeba najpierw podejść pod górę i potem zejść na dół. Pełni ekscytacji ruszamy w rejs, na który czekaliśmy od momentu przylotu na Filipiny. Wypełnieni wizjami na temat tego obszaru, z niecierpliwością wypatrujemy pierwszego punktu naszej wycieczki. W trakcie rejsu mamy okazję wymienić się doświadczeniami z innymi podróżnikami po to, aby lepiej zaplanować nasz tydzień na wyspie Koron. Nadzieja związana z tym miejscem permanentnie przykleja uśmiech na naszych twarzach i sprawia, że patrzymy w przyszłość w pełni ekscytacji. Piękna, błękitna woda, zobaczcie, przepiękny kolor naprawdę, prawie taki jak w Tahoe, czyściutko. No tu na Koron dbają dużo bardziej o tą naturę, zdecydowanie. Ale wraz z tyle łódek, że musimy przejść przez trzy łódki, żeby dojść do doku. To jest po prostu tyle ludzi. Zobaczcie, pełno. Zimę z hiking. No. Yes, especially in these conditions. Yeah. It's so weird to have windy. It's only 164 up. Easy. No i jesteśmy na szczycie. Teraz przed nami 264 schody na dół. Wiecie, łatwiutki trekking po schodach tak naprawdę. Szkoda, że nie wiedziałem i nie widziałem też nigdzie na stronie internetowej, że tutaj jest zakaz latania dronem, bo wziąłem ze sobą w plecaku, niosę właśnie drona. Kolejna rzecz jest taka, że jest nakaz noszenia kamizelek właśnie w momencie, gdy pływacie tam w tym jeziorze. Nieważne, czy jesteście dobrym pływakiem, czy złym, no to musicie mieć ze sobą swoją kamizelkę. Wygląda to bardzo spoko, ale najlepiej to wygląda na shotach z drona, których niestety nie zobaczycie, ze względu na to, że po prostu nie można tutaj latać. Pływaliśmy, poskakaliśmy do wody trochę. Wiecie, z tą kamizelką to taka trochę kupa jest, a nie pływanie moim zdaniem. Bardzo piękne jezioro, ale no szkoda, że jest to tak mocno ograniczone tutaj. Nie można nawet kajaka wypożyczyć ani nic w tym stylu, żeby popłynąć sobie tam dalej i obejrzeć te klify, także szkoda. No ale nic. Jedziemy, moi drodzy, do następnego punktu. How is this lake? Takie są realia, moi drodzy. Wiecie, widzicie coś na przykład na social media i wszystko wygląda przepięknie, totalna izolacja, jesteście sobie tam sami, cudne jezioro, epickie szoty, a potem przyjeżdżacie i macie taką sytuację jak tutaj, milion ludzi. No jezioro piękne, ale wiecie jak to jest. No i teraz szukanie naszej łajby. Miejmy nadzieję, że nie odpłynęli bez nas, bo wtedy by było zabawnie. Thank you.
Dopłynęliśmy właśnie do kolejnej zatoki, przy której znajduje się Barracuda Lake. Zaraz tutaj za tą małą górką, dosłownie 40 stopni w górę, znajduje się to jezioro. Niestety odpuściliśmy sobie to z Jovaną ze względu na to, że to jest praktycznie to samo, co widzieliśmy na poprzednim jeziorze. Moim zdaniem nawet mniej imponujące. I kolejna sprawa jest taka, że tutaj jest tak ciasno w tej małej zatoczce, że no nie mogą zaparkować łódki tam pod tym pomostem, a ja nie będę, moi drodzy, płynął z dronem i ze wszystkim, żeby tam po prostu iść i zobaczyć to jezioro, dlatego polatałem sobie tutaj z tej łódki, żebyście wy mogli tego doświadczyć. Jeszcze pokażę wam to w ten sposób, żebyście nie musieli patrzeć na moją gębę. To jest ta mała zatoczka, tam jest jakieś 2-3 sklepiki i jezioro znajduje się tutaj dosłownie zaraz za tymi kamieniami. Takie samo jezioro jak to, w którym byliśmy wcześniej, to jest po prostu mniejsze i głębsze. No, a zatoczka prezentuje się w ten sposób. Jeżeli byliście kiedykolwiek w Tajlandii przy Krabi, tam Railay Beach, czy na przykład Phi, to bardzo podobnie to wygląda, tylko że te skały tutaj są takie ostre, a wiecie, w Tajlandii one są troszeczkę gładsze i pokryte taką czerwoną ziemią. Ale woda i tak jest, zobaczcie, taka czyściutka. Dzika natura, pełna życia oraz przepiękne widoki potwierdzają to, dlaczego Koron znajduje się na liście każdego podróżnika. Jeżeli szukacie ciekawej, różnorodnej wycieczki, na której możecie popływać w najpiękniejszych lagunach, obejrzeć wrak statku zatopionego przy tętniącej życiem rafie, to ten wyjazd jest zdecydowanie dla was. Dopłynęliśmy, moi drodzy, do ostatniego punktu dzisiejszego wyjazdu, którym jest Twin Lagoon. To jest po prostu taka podwójna laguna. Trzeba tutaj głęboko do niej wpłynąć pomiędzy przepięknymi właśnie górami. Tylko szkoda, że zostawili to na ostatnią rzecz dzisiejszej wycieczki ze względu na to, że słońce już powolutku zachodzi i jeżeli chodzi o nagrywanie, to tak powiem wam, słabo to troszeczkę wygląda. Ale no, robi to niesamowite wrażenie. To jest jedna laguna tutaj, pełno łódek. Tak to się prezentuje. Wszyscy powoli się szykują. I żeby dopłynąć do drugiej laguny, no to musicie się przepłynąć kawałek tam, w tamtą stronę, za tym rogiem. I tam jest druga laguna. Tylko kurde, no powiem wam, teraz to światło już jest takie słabe, więc te widoki nie będą aż takie rewelacyjne. Płyniemy w kamizelkach, bo ja jestem po prostu leniwy w tym momencie. A druga rzecz jest taka, że ja znowu zapomniałem tej klapki do GoPro i dlatego po prostu nie widzieliście nic spod wody z naszego snorklowania.
bo po prostu nie nagrywałem, bo kamery, nie wziąłem tej klapki do kamery, ale idziemy, zobaczymy sobie tą lagunę. Spróbuję coś tam nagrać telefonem, pokażę wam, jak to wygląda. Jest taka niziutka jaskinia. Kobieta by mnie prawie kajakiem uderzyła w głowę. Yeah, I wish we came here early in the day. That's what I was thinking. It's exhausting now to try and swim. It is exhausting and the light is not there. Oh, yeah. It's dark, right. You know? Mm-hmm. So it doesn't look that impressive. I mean, it does if you look at it, right? Yeah. No i tak, moi drodzy, jesteśmy już w tej drugiej lagunie. I tak jak właśnie rozmawialiśmy z Jovaną, szkoda, że nie przypłynęliśmy tutaj wcześniej, bo efekt byłby po prostu wyśmienity. Te widoki są przepiękne pomiędzy tymi górami, no ale niestety teraz przy takim świetle to wy tego nie widzicie, bo ta woda jest po prostu krystalicznie czysta. Jedzenie było świetne na tym wyjeździe, naprawdę postarali się z tym bufetem dla nas. I teraz jeszcze na koniec po ostatnim miejscu naleśniki z bananem. Naprawdę dobre. Cheers. Na ten przepiękny zachód słońca za nami. Naprawdę rewelacyjny widok. Przed nami jeszcze godzina drogi do naszego hotelu. Niestety, tak wybraliśmy, ale powiem wam, że nie żałuję, ze względu na to, że tutaj przy mieście Koron tak naprawdę nie ma żadnych plaż, a ta akurat u nas w hotelu jest po prostu przepiękna i najlepsze jest to, że tam nikogo nie ma. Są pustki, jest spokój, także będziemy mieli czas, żeby tam jutro odpocząć. I feel like 7 stops is a little too long. Yeah. Maybe like 5 is okay. Yeah, too much snorkeling for me. Yeah, yeah. A lot of... It goes too fast, you know? There's not enough time in between. The stops? Yeah. Yeah. Zmęczeni po całym dniu oglądania pięknych widoków, opuszczamy miasto Koron z uśmiechem na twarzy. Po zachodzie słońca widzimy, jak wszystkie restauracje oraz sklepiki wypełniają się turystami wracającymi z całodniowych wycieczek. Wąskie uliczki tętnią życiem i zapraszają do udziału w lokalnym życiu nocnym. Pierwsze wrażenie z miastem Koron jest bardzo pozytywne, ponieważ można tutaj znaleźć te Filipiny, których wszyscy szukaliśmy. Przed nami ponad godzina drogi na krętej górskiej drodze, tylko częściowo pokrytej asfaltem, oraz kolejne wyjazdy zaplanowane na kilka następnych dni. Pomiędzy wycieczkami staramy się wplatać takie dni jak ten, po to, aby najzwyczajniej usiąść i nic nie robić, tylko podziwiać przepiękną naturę filipińskich wysp. That's a weird one. I never seen them move like that. Okay. Go back. Wave goodbye.